Zlatan Ibrahimowicz na 100%, a Weda na 1000% nie wystąpi na Mistrzostwach Świata na Mundialu w Rosji w 2018 roku. Taka informacja została oficjalnie podana, jednak szczegóły tej informacji powiem w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Zlatan Ibrahimowicz, wiadomo, że od dłuższego czasu nie występował w reprezentacji Szwecji, praktycznie od tutaj końcówki 2016 roku. No i teraz pojawiło się wiele tak naprawdę spekulacji, czy Zlatan Ibrahimowicz wystąpi na Mistrzostwach Świata w Rosji, tak, na Mundialu w Rosji. Mówili o tym dziennikarze, eksperci, kibice, tak. No wiemy, że Zlatan podziękował, tak, tutaj selekcjonerowi, nie chce występować w Szwecji. Natomiast ostatecznie te plotki uciął tutaj oficjalnie selekcjoner. Powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby Zlatan zagrał w reprezentacji Szwecji, dlatego że po prostu nie chce grać. Podziękował mu już dwa lata temu za to, żeby tak, nie chce po prostu występować w reprezentacji Szwecji. I tak powiedział sam selekcjoner, jest to dla niego jasny sygnał do tego, żeby nie wystawiać tutaj Zlatana, ponieważ wielu kibiców tak domagało się, można powiedzieć, wiadomo, że to też są ciekawe, tak, Mistrzostwa Świata z wielu, pod wieloma względami, tak, Rosja. Druga kwestia to też po prostu udział tej Szwecji. Natomiast Zlatan, wiadomo, że przeniósł się z Europy do Stanów Zjednoczonych, natomiast dalej tam prezentuje świetną formę, strzela bramki, chociaż trzeba pamiętać, że wiadomo, że zawsze liga trochę jest niżej, jeśli chodzi o umiejętności, niż liga europejska, mocne ligi europejskie. Natomiast rzeczywiście Zlatan na 100% nie wystąpi. Były takie tutaj pogłoski, czy by czasem wystąpił, czy może będzie chciał, tak? Natomiast nawet jeżeli Zlatan będzie chciał, to po prostu nie zgodził się na to selekcjoner, ponieważ go nie wystawi. No z jednej strony nie ma co się dziwić, tak, możemy tutaj zobaczyć na nasze polskie podwórko, a mianowicie nie ma sensu po prostu kogoś ściągnąć za uszy, jak ktoś nie chce występować w reprezentacji, czy jest to reprezentacja Polski, czy innego kraju, tak, no to każdy powinien na dobrą sprawę przyjechać z drugiego końca świata, tak, nawet nie chcieć żadnych pieniędzy, bo tam ewentualnie jakiś zwrot kosztów, tak, bo występujesz dla reprezentacji, tak, czy Polski, dla Orzełka grasz, no to jest duma, honor, zaszczyt, tak, grać po prostu tutaj przed swoją rodziną, przed znajomymi, przed Polakami, no reprezentujesz, tak, to są niejako żołnierze, tak, żołnierze, którzy są powołani na walkę, na dobrą sprawę, więc tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jestem ciekawy waszego zdania na temat tego, czy wypada, czy wolno tak naprawdę zawodnikowi, piłkarzowi, nawet gdyby był Zlatanem, Ronaldo, Lewandowskim, powiedzieć: nie, selekcjonerze, ja już nie chcę grać, nie chcę występować, bo przecież Zlatan zrezygnował z reprezentacji, pomimo tego, że był zdrowy, tak, nie zakończył kariery. Niektórzy rezygnują z reprezentacji, bo mają kontuzję, tak, czy kończą karierę, no to jest naturalna sprawa. Natomiast Zlatan podziękował, kiedy tak na dobrą sprawę później jeszcze występował w Manchester United, tak, świeciło tutaj, jego gwiazda świeciła jasno. Natomiast no absolutnie dla mnie to się wydaje nie do pomyślenia, żeby tutaj odmówić selekcjonerowi, tak, można lubić się, nie lubić się i tak dalej, z selekcjonera, no to jest absolutnie zaszczyt, duma, no nie ma słów, tak, no to chyba o tym każdy marzy chłopak, który lubi piłkę, czy kocha piłkę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!